Witajcie kochani, z tej strony wróżka Kalina. Rozłożę dzisiaj karty na sytuację, która się dzieje obecnie w świecie. Jak dalej przyszłość się pokazuje, co nas będzie czekać. Serdecznie zapraszam na czytania prywatne, poniżej jest mail, tam się ze mną kontaktujcie, również zapraszam na Facebooka, lajkujcie, subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi, połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać świat w 2021 roku. Co Archaniołowie chcą przekazać nam? Dobrze. Moi drodzy, więc zaczynamy. Bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi, podpowiedzcie, co się wydarzy. Wypadła karta jako pierwsza, więc wykładam. Podpowiedzcie, Archaniołowie, co się wydarzy w świecie 2021. Jaki jest przekaz? Dobrze. No i patrzymy. To jest bardzo interesujące, co będzie nas teraz czekać, ponieważ tyle się dzieje obecnie, w tym momencie, że aż samo mnie to ciekawi, co będzie dalej. Dobrze, popatrzę sobie jeszcze tutaj z boku na kartę, co dalej mam. No i widzicie, jeszcze tutaj te karty są bardzo ważne, ale nie mam gdzie to Wam pokazać. Dobrze. Ja będę je może wyciągać, wiecie. Może w ten sposób zrobimy, że wyciągnę Wam w odpowiednim momencie mojej wizji. Więc tak, co my mamy tutaj jako pierwsze? Ja jeszcze myślę, żebym wahadłem, żebym się zastanowiła energetycznie. Dajcie mi sekundę, niech wizja się utworzy w mojej głowie. Archaniołowie, powiedzcie mi, co się będzie działo w świecie, wizja dla świata. No i tutaj, słuchajcie, jest dziwna sprawa, ponieważ wiecie, że w La Palmie obudził się wulkan. Ja tak myślałam nad tą wizją. I teraz w kartach pokazuje mi się pewna sprawa. Mam takie coś w swojej głowie, jak dwa stożki, które wybuchają. Ale słuchajcie, dwa stożki, czyli co, dwa wulkany by wybuchły? Pokazuje się na pewno dwa stożki, tylko nie jestem pewna, czy to wulkan jeszcze gdzie indziej, czy coś, co jest koło siebie, tak, wybucha. W kartach
to widać? Ten wybuch ponowny. Na ile procent wybuchnie jeszcze w świecie wulkan inny niż w La Palmie? W 2021 roku. Inny niż w La Palmie. Na 60%. Co oznaczają dwa stożki? Dwa obok siebie wybuchy wulkanów z dwóch miejsc? Tu bardziej się pokazuje, widzicie co się dzieje? 90-100%, czyli tak jakby dwa stożki wybuchały bardzo koło siebie, ale też na 60% wybuchnie jeszcze gdzieś wulkan. Tylko energetycznie jest to ciężko sprawdzić. Czy na Islandii wybuchnie ponownie wulkan? W Islandii 60%. No i co teraz można sobie przez to pomyśleć? Na pewno ja widzę, jako osoba, która ma energię, kolejny wybuch. Tylko mówi mi coś liczba 2, słuchajcie. Czyli tak jakby dwa stożki koło siebie, dwa wulkany. Na pewno dwójkę. No i jeszcze, moi drodzy, co tu ja tutaj widzę? Tutaj jest na pewno coś takiego, jak spadanie ludziom na głowę popiołu. Tak jakby żar z nieba leciał, czyli te takie, ten popiół z tymi węglikami, z ogniem, leci z nieba. Po prostu jest, widzę, że coś leci z nieba jeszcze. Słuchajcie, i tak, czy to dotyczy wulkanów? Tak jakby ktoś, tak jak na tej karcie, widzicie? Tak jakby ktoś ogniem rzucał z góry. I pokazuje się to przy karcie świata. Czyli tak jakby rozpylenie było na więcej krajów. Mało tego, co mi tutaj coś podpowiada. Moim zdaniem, bo to jest tak, większa liczba krajów zagrożona niż tylko La Palma. Ludzie, którzy uciekają, ewakuują się, szukają pomocy, zostają bez niczego. Ale jest tu taki przekaz, tak jakby pięć państw. Słuchajcie, mówi mi w głowie piątka. Pięć państw było najbardziej zagrożonych poprzez ten wybuch w La Palmie i też to, co będzie, czyli drugi stożek, drugi wulkan wybuchnie. I pięć państw będzie najgorzej jakby, słuchajcie, w takim największym zapyleniu, zatruciu. No coś takiego mi się kojarzy. No i dobrze. Ludzie tu w ogóle się ewakuują. Niektórzy w różnych, słuchajcie, państwach są jakby zamknięci w domu, ponieważ może i boją się tego pyłu, który leci. Dużo ludzi widzę przemieszczających się, tak? Szukających pomocy, ewakuacje, zgliszcza. No i dalej, co się pokazuje? Bardzo dużo jest takiego jakby pustki w uprawach, ja bym powiedziała.
to się przeniesie jakby w czasie, tak? Ale to wszystko spowoduje, że będzie tak jakby niektóre kraje, co wytwarzały różne dobra, jakby nie miały nagle tych ziem urodzajnych. Jeszcze co tutaj jest, moi drodzy, ciekawego. Właśnie te karty, które rozłożyłam z boku, popatrzcie. Tu jest najbardziej ciekawe trzy karty, no cztery karty. Mam nadzieję, że to widać w kamerze. Ja to widzę jak jakiś samozapłon. Jest świat, jest jakby wielki wybuch, słuchajcie, ale to jest spowodowane jakimś samozapłonem. I teraz tak, nie wiadomo, czy łączyć to z sytuacją z wulkanami, czy jeszcze coś innego. Ponieważ w moim, i widać wodę, tak, podnoszącą się wodę, która się wlewa. Ale czy to będzie celowe, czy jakieś połączone? Na pewno jest tak. Wybuch drugiego wulkanu, a la drugiego stożka, bym powiedziała. Samo zapłon, wielki rozbłysk, lecące tak jakby z nieba żar i podnosząca się woda. Jeszcze sprawdzimy sobie, w którym miesiącu w 2021 roku będzie niebezpiecznie na świecie? No i zobaczę, co się dzieje. Koniec października, jakby połowa nawet października, a bardzo mi mówi listopad w głowie. Nie wiem, co się wydarzy, słuchajcie. Czy będzie nagle taki wielki przełom na świecie, o którym Wam wspominałam wcześniej? Na pewno już niebezpiecznie jest w połowie października. Październik, ale listopad jest jakby coś do ucha mi szeptało. Listopad, myślę o październiku, a coś jest mowa z listopadem w energii. Także to jest takie najważniejsze z tej wizji. No jest ogólna taka bieda, tak? Z tego powodu. I co tutaj dalej? Co mi karty jeszcze przekazują? Na pewno będą mieli ludzie ciężko, słuchajcie, w tym czasie. 2021 rok nam pokaże dużo rzeczy, a 2022 to wszystko rozwinie, będzie ciąg wydarzeń nagłych, dziwnych, nie wiadomo z czego. Tak jak ten samozapłon, słuchajcie, ale widzę ten rozbłysk. Kiedyś Wam mówiłam w wizji, miałam taki sen, że tak jakby na morzu, znaczy na morzu, na... To była jakaś woda, tak? W jakimś miejscu, czy to ocean, czy to morze. I widziałam tak jakby coś nagle spadło do tej wody i wytworzyło wielki rozbłysk. To też było w moich wizjach, dawno, dawno temu już. I tutaj to się też pokazuje, ale kojarzy mi się to dziwnie z samozapłonem i oszustwem. Czy to jest dotyczące tych wulkanów? Czy to jeszcze oprócz tego coś będzie, słuchajcie? Ciężko mi jest na ten moment powiedzieć. Mogę zobaczyć ewentualnie, czy coś będzie związanego z wodą, z jakimś tsunami. Na ile procent będzie w przyszłości tsunami w świecie?
No pokazuje się, że coś takiego może być. Słuchajcie, jakby się tak zaczęły te wulkany pobudzać, to nie trzeba dużo. Pokazuje się, że tak. Nie wiem, wydaje mi się, że coś te wulkany spowodują na świecie, albo jakiś samozapłon. Wielki rozbłysk. Albo to jest połączone z wulkanem, albo oprócz jeszcze coś będzie. Z wodą jest cały czas wizja. Woda, która się podnosi. Ja już dawno mówiłam, że w okolicach Hiszpanii, jakbyście przesłuchali moje wideo, to mówię o trzęsieniach i drganiach tam ziemi w tych okolicach, tak? Hiszpania. No i widzicie, co się dzieje. W La Palmie nagle zaczyna wybuchać wulkan. Tam miało coś się wydarzyć, bo taka była przyszłość. I to się już dzieje. Pamiętajcie, że wizja nieraz albo się przyspiesza, albo opóźnia, ale to, co widzimy nieraz w różnych snach, czy energetycznie, jak ktoś umie rozkładać karty, lub ogólnie ma takie jasnowidzenie, to nieraz właśnie te rzeczy się sprawdzają i to ciężko jest nam niejednokrotnie uwierzyć, bo nieraz sobie myślimy, że to może jakaś nasza fantazja, prawda? Jeżeli możliwe, że coś takiego się wydarzy. A jednak się dzieje, tak? Przyszłość nam pokazuje, może trochę w zwolnionym tempie, bo musimy pamiętać, że energia tam inaczej płynie, a my odbieramy jakieś tam impulsy, które możemy, jakieś filmy zobaczyć. No i to się dzieje, tak? Ktoś nam po prostu przekazuje to w różnych wizjach, snach. I pamiętajcie, jeżeli macie takie coś, to zwracajcie uwagę na te sprawy, bo może to Was przed czymś nieraz ostrzec. No moim zdaniem ciężko będzie w świecie. Dużo się będzie działo na przełomie 2021 końca, a 2022. Będą to masę różnych rzeczy. Ale jest niepokojący ten rozbłysk i właśnie ta samozapłon. I te pięć krai, tak jakby coś mówi mi piątka, było zagrożone. Pięć krai, pamiętajcie o tym. I przygotujcie się na ewentualnie takie zdarzenie. Też jakby świat faktycznie opanowało jakaś taka łuna, która się przemieszcza, tak? I to będzie toksyczne moim zdaniem. Ja kiedyś też mówiłam o takim śnie, że idę sobie miastem i nagle wszyscy ludzie wymiotują, tak jakby się im coś działo. I też nie wiem, czy po prostu nagle nie będzie jakieś zawirowania właśnie z powodu różnych toksycznych jakichś pyłów, że ci ludzie będą wymiotować w jakichś krajach. Także zwróćcie na to uwagę. Mam nadzieję, że to tak nie będzie. Albo to z czymś innym było związane. Widzicie, te wizje się nakładają jedno na drugie i w całość, żeby to połączyć, powolutku zaczyna się układać, prawda? Widzimy. Ale trzeba się temu przyglądać, słuchajcie. No i będą się ludzie przemieszczać. Będą się ewakuować. A naprawdę niektóre tereny na świecie jakby przestały istnieć. Jest ból, żal, cierpienie, bo no takie coś przeżyć to nikt by nie chciał. Ale się dzieje, słuchajcie. No niesamowite rzeczy nas spotykają za naszego życia. Bądźmy dobrej myśli, ale się przygotujmy. Ja to zawsze mówię i mówić będę. Bo po to może i mam taki dar, żeby Was ostrzegać. Trzymajcie się, moi drodzy. Jak będę mieć jakieś wizje na bieżąco, coś mi przyjdzie do głowy, to Wam
będę mówić. Na razie tyle, co mi się pokazało najważniejszego. No i zobaczymy, czy to się wydarzy w realu. No ja twierdzę, że jeszcze... Tylko z tym drugim może wy coś skojarzycie. Czy Stoszek to Stoszka? Czy może na tej wyspie La Palma tak jest? Albo jakiś drugi wulkan? Bo mówi mi dwójka i dwa Stoszki. Także jeszcze coś będzie. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki.